Dzień ślubu to najważniejszy dzień w życiu każdej kobiety. Czy powierzyłabyś swojemu narzeczonemu zorganizowanie wesela twoich marzeń? Wybrał wszystko to, czego ja nie lubię. Dokładnie. Organizację odpowiedniej tematyki. A jak myślisz, Monice, by się podobało? Doskonałej sali weselnej. Sala jest okej. Wszystko inne jest do dupy. I sukni twoich marzeń. Można było zrobić właśnie krótszą z przodu. Nie wierzę, że po prostu coś takiego wybrał. Czy ci mężczyźni mogą dać tym kobietom dzień jak z bajki? 8 panien młodych powierza największy dzień swojego życia mężczyznom, których kochają. Panowie młodzi dostają 2 tygodnie i 40 tysięcy złotych, a panny młode nie mają żadnego udziału w planowaniu. Musi być zadowolona, bo jak nie, to z nią robi. Narzeczeni nie mogą się kontaktować, a pan młody przysięga dotrzymać tajemnicy do dnia ślubu. Nie ma tego czegoś, co bym chciała. Przygotuj się na łzy, chwilę wzruszeń i sporą dawkę emocji. Zawodowi tancerze Agnieszka i Sebastian są w sobie szalenie zakochani. To było miłość od pierwszego wejrzenia. Sebastian ma dopiero 21 lat, więc młodych nie było stać na huczne wesele. Aż do tej pory para dostanie 40 tysięcy złotych na swój wymarzony ślub i wesele. Ale jest pewien warunek. Nie wierzę. Młodzi muszą podpisać z nami umowę, że zgadzają się, aby Sebastian sam przygotował całe wesele. Przez następne 2 tygodnie nie będą mogli się ze sobą kontaktować. Mogę wszystko zrobić tak, jak ja chcę. Sebastian ma teraz szansę udowodnić Agnieszce, że jest na tyle dorosły, że może sam zorganizować wesele jej marzeń. A to coś bliskiego naprawdę zrobił. Czy uda mu się zaskoczyć swoją wątpiącą narzeczoną? Boję się, że nie uda mu się zrealizować tego, co zawsze marzyłam. Czy nie jest jeszcze za młody na takie wyzwania? Jeden z największych błędów, jakie w życiu popełniłem. Sześcioletnia Agnieszka i 21-letni Sebastian mieszkają w Kluczborku. Spotkali się na parkiecie 3,5 roku temu i od razu między nimi zaiskrzyło. Oboje wiedzieliśmy od początku, że to jest coś więcej, że to nie jest tylko taka przelotna miłość. Czułam, że to jest właśnie to, czego szukam całe życie. To przeznaczenie połączyło parę zawodowych tancerzy, kiedy spotkali się w studio tańca. Po wyglądzie w ogóle od razu mi się spodoba, a tym bardziej jak już zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Od razu motyle w brzuchu. Zaczęliśmy tańczyć rumbę, taniec miłości. Nasze twarze prawie się stykali. Pocałowaliśmy się i to był nasz pierwszy pocałunek. I od tego się wszystko zaczęło. Zaczęliśmy się coraz częściej spotykać w tajemnicy, przed naszymi znajomymi, przed rodzicami. No bo wiadomo, 5 lat różnicy, no to nie jest mało. W tym wieku, że ja byłem 17, a ona już 23, no to ona dorosła kobieta, ja dopiero mały pszczelek, który od ziemi znowu wyrósł. Jednak miłość wszystko zwycięża. Młodych wciąż łączy głębokie uczucie i pasja do tańca. Przez rumbę można pokazać naprawdę dużo emocji i dużo siebie. Taniec spowodował pociąg też i fizyczny, też nawet bym powiedziała. No wiadomo, lepiej się patrzy na kobietę, która potrafi się seksy ruszać. Taka, która się w ogóle nie rusza. I vice versa, na mężczyznę, który się tutaj rusza. Młodzi pracują dla firmy kosmetycznej i cały czas spędzają razem. Chyba to jest moim najlepszym przyjacielem. Uwielbiam z nim przede wszystkim, z tym, że najwięcej czasu. Podobnie jak w tańcu, jedno z nich zawsze musi prowadzić. Uważam, że ja jestem trochę bardziej motorem tego gdzieś tam związku. Ja bardziej już patrzę pod kątem życia troszeczkę spokojnie. Natomiast Sebastian w pełni jeszcze zwariowany, nie do końca jeszcze ułożony. Czasami irytuje mnie to jej wszystko poukładane na swoim miejscu. Ja lubię spontanicznie, ona po kolei. I to właśnie może bym czasami spróbował w jakimś kierunku odepchnąć. Ja raczej zawsze pilnuję gdzieś tam rachunków, jakichś terminów płatności, cokolwiek raczej. Wydzielam też te pieniądze. Raczej ja. To głowa rodziny. Nic więc dziwnego, że ta romantyczna para nie może się już doczekać ślubu. Od zawsze nam się w ogóle marzyła cała ceremonia ślubna, jak już naglądaliśmy się też filmów romantycznych. Wiem, że dla niej to jest najważniejsze. Chciałabym wyglądać naprawdę jak księżniczka. Chciałabym błyszczeć po prostu. To jest mój dzień. Dla mnie najważniejsze w tym dniu, byleby była dobra muzyka. Ja bym chciał na pewno grilla, oczywiście na tym grillu pieczonego świniaka.
To by było coś po prostu rewelacyjnego. Sebastian ma zaledwie 21 lat i młodzi mają ograniczone środki finansowe, więc ślub jak z bajki, wesele z grillem i pieczonym świniakiem nie wchodziły w grę. Aż do tej pory. Szczęśliwa para dostanie 40 tysięcy złotych na zorganizowanie ślubu w ciągu 2 tygodni. Ale jest pewien warunek. Sebastian musi sam wszystko zaplanować. Ale to znaczy, że co? Ja wszystko? I sukienkę? Agnieszka nie może w niczym pomagać. A co ty lubisz najbardziej? Przez następne 2 tygodnie nie będziecie mieć ze sobą żadnego kontaktu. Zobaczycie się dopiero w dniu waszego ślubu. W ogóle nie będziemy się widzieć. Tyle czasu. No, popatrz, mamy 40 tysięcy. Nie wierzę. Ale nie wiem, a sukienka, a no buty, jak ty w ogóle... Nie... Miejsce, gdzie... W ogóle nie wiem, poradzisz sobie naprawdę. A nie wierzysz we mnie? Ufasz mi? Agnieszka ma pewne obawy, że jej wymarzony dzień będzie teraz zależał wyłącznie od Sebastiana, jednak zgadza się na to i para podpisuje z nami umowę. Agnieszka zaczyna się martwić, że przez 2 tygodnie nie będzie widziała Sebastiana. Będzie mi brakowało tej osoby, z którą jako pierwszej zawsze mówię wszystko, więc to teraz naprawdę jest dla mnie duży sprawdzian. No będzie dla mnie troszkę to... dziwne, bo będę musiał wszystko robić sam. Bo to głównie ona podejmuje te ważniejsze decyzje i no nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Ja mam nadzieję, że podołam wyzwaniu. Ta sukienka, jakkolwiek będę się źle wyglądała, no to będę zawiedziona. Takim naprawdę wyzwaniem będzie znalezienie odpowiedniej sukienki. Od tego właśnie to dużo zależy. Że już tak nic nie zrobię i tak muszę iść i tak wyglądać. Na czas przygotowań do wesela Sebastian zamieszkał swojego drużby, Grześka. Już za chwilę. Sebastian szuka miejsc oferujących dodatkowe atrakcje. Opracowuje trudny układ taneczny. I co najważniejsze, wybiera suknię ślubną. Agnieszka i Sebastian dostali od nas 40 tysięcy złotych na swoje wymarzone wesele, ale pod warunkiem, że pan młody przygotuje wszystko sam. Ufasz mi? Dla starszej i bardziej doświadczonej Agnieszki może to być najgorszy dzień w jej życiu. Następnego ranka Sebastian i jego drużba i kolega tancerz Grzesiek rozmawiają o tym, co czeka Sebastiana. 2 tygodnie, żeby zorganizować wszystko, no to wystarczająco czasu jest, żeby... I tak nam pewnie jakieś dni wypadną, że będziemy mieć wolne. Najgorsze będzie właśnie szukanie sali, bo nie wiadomo, czy będzie jakaś dostępna akurat w tym terminie, bo są zazwyczaj zajmowane. Na pewno coś się znajdzie. Agnieszka myśli przede wszystkim o weselu i swoim ukochanym. Noc była bez mojego Sebastiana. W ogóle nie umiałam zasnąć. Myślałam, czy on sobie z tym wszystkim poradzi w ogóle. Boję się, że może się Sebastianowi nie udać. Gdzieś nie wiadomo, żadnego doświadczenia. Myślę, że mój Sebastian jest bardzo rozrzutny. Boję się, że nie do końca sobie poradzi właśnie konkretnie. Boję się, że za bardzo się skupi na czymś, potem mu nagle braknie. Wyobrażasz sobie 40 tysięcy, jaka to jest kasa. Przecież za to można kupić, no nie wiem, telewizorów 3D, no 2 motory, auto już takie porządne prosto z salonu. Po południu chłopcy pędzą sprawdzić pewne miejsce na wolnym powietrzu. Jednak zaraz po przybyciu na miejsce wolą sobie popływać na rowerach wodnych. Odwrotnie niż jest. Popatrz, w ogóle nic nie ruszam. Ajajajajaj. Do tyłu. No dobrze kręciłem. Nie. To pedaluj rękami. Wystarczy już tych sportów wodnych. Pora zabrać się do roboty. A więc tak, tutaj mamy dużego grilla.
Bardzo fajny pomysł, można to jakoś fajnie wykorzystać. Parkiet też jest nawet niezły. Mi się bardzo podoba, bardzo miejsce mi odpowiada. Super, super. Ogromny podest do tańca i grill robią wrażenie, ale czy chłopców stać na ten ośrodek nad jeziorem? Cenę, jaką możemy zaproponować, to 170. No kurczę, to i tak dość duża cena. Sebastian nie spodziewał się, że będzie tu tak drogo. Nie ma rady, trzeba szukać czegoś tańszego. Chociaż Agnieszka nie może o niczym decydować, to i tak idzie zobaczyć z koleżanką Iwoną wymarzone miejsce na wesele. Ta tradycyjna sala nie ma nic wspólnego z piknikiem na wolnym powietrzu, jaki wymyślił sobie Sebastian. Zawsze marzyłam gdzieś mieć to takie swoje idealne wesele w takim pięknym miejscu. Jest to dla mnie coś bardzo romantycznego. I chciałabym, żeby to było takie miejsce, gdzie zapiera dech w piersiach. Jestem za. W takim razie drugie miejsce, które odwiedza Sebastian, na pewno ją zachwyci. Wygląda takie klimatyczne typowo jest. Inaczej niż wszystko. Jest jak mały bzdąt, który chodzi do placu zabaw i kurczę, chciałby się bawić dosłownie wszystkim. Oglądając salę, Agnieszka znowu się martwi, że wszystko zależy od niedoświadczonego Sebastiana. W każdym razie pamiętaj, że on jest gdzieś tam młody. Wszystkie takie naprawdę decyzje ważne podejmowałam u nas ja. A on powinien zajmować się ślubem. A jak on w tym momencie gra w jakieś gry... Jezu, chyba bym go zabiła. To był dzień pełen wrażeń. Grześ zrozumiał, że przygotowanie wesela to nie zabawa. No, mając 19 lat, nigdy bym nie pomyślał, że mógłbym organizować takie wielkie przedsięwzięcie. I to jeszcze w 2 tygodnie. Dopiero początek. Jeszcze wszystko przed nami. Chłopcom spodobały się obydwa miejsca na wesele, więc postanawiają poczekać z decyzją do rana. Następnego dnia Sebastian chce popracować nad pierwszym tańcem weselnym. Szykuje trudny układ, w którym miesza kilka stylów. W dodatku nie może ćwiczyć razem z Agnieszką, a wszystko to zaledwie na 2 tygodnie przed weselem. To, że nie ćwiczy z Agnieszką jest strasznie trudne, ponieważ oboje musimy dograć ruchy, w ogóle z sobą nie ćwicząc. I na to jest sposób. Grzesiek jest zastępczą narzeczoną. Dla nas... Pierwszy taniec jest bardzo, bardzo ważny, ponieważ taniec to nasza pasja i jak dla pani młodej sukienka, tak dla mnie pełni taką samą rolę taniec. Ślub za 1,5 tygodnia to może być ostatnie tango młodej pary. Tancerz nie powinien w ogóle wychodzić na scenę, jeżeli jest niepewny swojego układu. No bo to jest bez sensu wyjść na scenę i odwalić nie wiadomo co. Agnieszka, która nie bierze udziału w przygotowaniach do wesela, rozmawia z koleżanką Patrycją o Sebastianie, który ma spełnić jej marzenia. Co już Sebastian zdążył zrobić? Co ma już przygotowane? Po prostu miejsce, gdzie odbędzie się ogólnie wesele. Agnieszka słusznie się martwi. Wybór miejsca weselnego Sebastian odłożył na później. Czas ucieka, trzeba się na coś zdecydować. No dość trudny wybór. Agnieszka, co by na to? W sumie sam nie wiem. Ale to demokratycznie, aby rebogacić. Ja też. Więc jednak ogromny podest do tańca i grill to jest to? Boję, wiesz, co się tego, że kurczę, naprawdę wywinie mi taki numer, albo coś takiego śmieszne, albo coś głupiego naprawdę zrobi. Widzę tutaj w swoim głosie, że szaleństwo tego 21-latka gdzieś wisi w powietrzu. Ślub za 10 dni. Sebastian i Grzegorz odwiedzają salon sukien ślubnych. Ale chłopcy, jak to chłopcy? Czy na pewno wiedzą, dla kogo ma być suknia? Agnieszka może nie wybrać dla siebie sukni, ale i tak postanawia jakąś przymierzyć. Do towarzystwa zabiera swoją koleżankę Dorotę. Chciałabym tutaj powiedzieć właśnie, że jestem zawodotancerką. Marzyła mi się gdzieś ta sukienka, gdzieś bardzo taka zwiewna, jak to taneczne w tańcu towarzyskim. Agnieszka szybko się orientuje, że nie będzie jej łatwo znaleźć idealną suknię. Długo
bo myślałam też nad tym, czy jednak jeśli do swojego ślubu będę wybierać, czy to będzie sukienka typowo ślubna, czy jednak będę szyła sukienkę standardową, taneczną. I już sama po prostu nie wiem, jestem tak rozbita. Czy chłopcy mają jakąkolwiek szansę znaleźć właściwą suknię, skoro sama Agnieszka nie wie, czego chce? Ciężka praca przy wyborze takich rzeczy. Musimy też brać pod uwagę to, czy jej się to spodoba, no dlatego to jest dwa razy trudniejsze niż zwykle. Niełatwo było znaleźć dziewczynę o podobnej figurze do Agnieszki, ale Grzesiek to przecież idealna panna młoda. Za gruby jestem. A w sumie ta wygląda nawet ciekawie, powiem. Grzesiek tańczył już walca, a teraz przymierza suknię, oby tylko na tym się skończyło. Agnieszka nadal nie jest pewna, czy podobają się jej suknie w tym salonie, jednak ciekawość zwycięża. Ta jest na pewno bardziej zwiedna. To, co ja wybiorę, ona zapamięta na resztę życia. Chłopcy nadal mają dylemat, za to Agnieszka jest zaskoczona, że udało jej się znaleźć coś wyjątkowego. To ogólnie czuję się pięknie, Bardziej też taka delikatna, bardziej nawet taka kobieca. Bardzo mi się podoba sukienka. Jest naprawdę pięknie ozdobiona ogólnie, tak jak widzę. Czuję się w niej jak księżniczka, naprawdę, wyjątkowo. Sama nie wiem, na ile bym chciała iść jako taka księżniczka do ślubu, a na ile bym chciała iść tak oryginalnie jako ta tancerka. Ale nie ukrywam, czuję się po prostu bajkowo. Jeżeli wybrałem złą sukienkę, no to naprawdę będzie porażka życia. Czy będzie jej się podobać, czy nie, no mi jest trudno powiedzieć, bo no dokładnie jej nie znam tak, żeby powiedzieć, że to, ta i koniec. No zobaczmy, co ona powie. Sebastian ma twardy orzech do zgryzienia. Którą mam wybrać? To będzie ta. Suknia już jest. Pora na gołębie. Chcielibyście oczywiście gołąbki zarobić? Oczywiście, tak. Ile byście chcieli gołąbków? Dwa. Ja i narzeczona. Rozumiem. Symboliczne znaczenie dwóch gołąbków. Może łaskać. Od góry. Oj, nasrała na mnie. Ale to na szczęście. Oby w dniu wesela nie było więcej podobnych niespodzianek. Mija kolejny dzień i już niedługo nasze gołąbki się połączą. Suknia już jest. Pora na bieliznę ślubną. O, trudny wybór będzie. Coś z tego. Księżniczka Leja. Bardziej Czubaka niż Leja. Oczywiście, że kupowałem bieliznę kiedyś, bo to raz. Ale nie na taką okazję. Trudno by było ci. No, całe szczęście. Po nieudanych zakupach chłopcy odkładają przygotowania na później. Czas rozpocząć także ważny wieczór kawalerski. A tu nagle taka chmura i Wiesia. No i taki taka kąpiel. Dla Agnieszki i jej koleżanek pan młody przygotował wizytę w spa. Dziewczyny są bardzo zadowolone. Nie. Czuję się trochę tam stronę z tym weselem, natomiast cieszę się, że jest teraz taki wieczór, no to teraz właśnie się mogę tak zrelaksować. Podczas gdy dziewczyny się relaksują, chłopcy rozpoczynają wojnę paintballową. Gry wojenne zakończone, czas na grilla. Tymczasem przyjęcie dziewczyn przeciąga się do późnych godzin nocnych. Naprawdę, nawet gdziekolwiek nie pójdziemy, ja też cały czas jestem przy Sebastianie. Cokolwiek nie będziemy robić, ja cały czas tylko myślę o nim. Bez Agnieszki w ogóle wszystko będzie trzeba zorganizować. Mogę wszystko zrobić tak, jak ja chcę. Trącałaby ci się non-stop. Ja. Czailibyście, jakby to było? Cały czas! To tylko poza przed kolegami. W rzeczywistości Sebastian płacze do poduszki za Agnieszką. Narzeczeni nie mogą razem ćwiczyć, więc na czas prób Sebastiana zastąpi brat Agnieszki, Mateusz.
Panna młoda nie jest zadowolona, że ma opanować cały układ w tak nietypowy sposób. Myślę, że sobie poradzimy tak w ogóle nauczyć się osobno i potem razem to zatańczyć? Nie, myślę, że nie. Na pewno, że tak, no Agnieszka, no przecież tak tyle, was, tyle lat was znam, że to nie ma problemu. No nie ukrywam, że trudny taniec, to wydobywa tyle stresu w niej, no bo widać. Agnieszka martwi się, że nie zdąży opanować tak trudnego układu tanecznego i jednocześnie przejmuje się suknią, której sama nie może wybrać. Nie wiem, jaka będzie sukienka. Zrobią taki układ, sukienka będzie całkiem taka, że nie będę mogła nawet tego zatańczyć. Tego się strasznie boję. Niestety, to Sebastian musi dla niej wybrać suknię. Kupno sukni to dopiero pierwsze wyzwanie. Sebastian prosi znajomą krawcową, żeby przerobiła suknię ślubną na suknię taneczną. To dla niej trudne zadanie. Chciałbym, żeby te tiule, nie wiem jakby to zrobić, żeby wszystko było zrywane od połowy w dół, żeby została mini. Tutaj, żeby coś takiego zrobić, ja to muszę ciąć, ja to muszę przestawiać, rozprys całą popłynę. To jest, może no, fatalnie trudne. Wyglądać w tym właśnie takim końcowym efekcie. Okazuje się, że pomysł Sebastiana jest niewykonalny. Jeden z największych błędów, jakie w życiu popełniłem. Nie płacz. Powiedz okej. Okay. Wiesz, Agnieszka jest taką osobą, że ona jest zrozumiała, tak więc no... No nie wiem. Pomimo zmniejszonego budżetu, Sebastian musi wybrać jednak nową suknię. To wiesz co, jeżeli istnieje taka możliwość, to ja bym chciał z tamtej sukienki zrobić tą wymarzoną. To nie jest łatwe. Też mam umówione panie. No tak. Mam szybko umawiane przymiarki, tak więc ja najpierw muszę się tamtymi paniami zająć, a później waszą suknią. Pan młody może co prawda kupić jeszcze nową suknię, ale czasu już nie kupi. Pytanie, czy tamtą da się zwrócić. Mamy no bardzo ograniczony czas. Jeśli będzie czegoś za mało, za dużo, to my już wtedy nic nie zrobimy. Już za chwilę? Czy Sebastian nie odłożył na później zbyt wielu spraw? Czy nie ma zbyt ambitnych planów? No, nawet nie się boję. I czy suknia ślubna nie okaże się katastrofą? Agnieszka i Sebastian dostali od nas 40 tysięcy złotych na swój wymarzony ślub, ale pod warunkiem, że pan młody przygotuje wszystko sam. Wybór sali okazał się dziecinnie łatwy, ale wybór sukni nie poszedł zgodnie z planem. Jeden z największych błędów, jakie w życiu popełniłem. Ślub za 6 dni, a Sebastian właśnie się zorientował, że frak, który chciał założyć, jest za ciasny. Stroje taneczne szyje się wyłącznie na zamówienie, więc pan młody udaje się do krawcowej zamówić nowy frak. Mam ślub w sobotę za tydzień. No i co z nim trzeba zrobić? Uszyć od podstaw. To znaczy ja przyniosłem... Dlatego przyniosłem na wzór, żeby było szybciej. Naprawdę mam dużo terminu. Gdybyś mi chociaż tydzień wcześniej dał znak, to mnie po prostu. Gdybym ja wiedział tydzień wcześniej, to też bym dał znać. Kurczę, Boże. Sebastian ma pecha. Za późno pomyślał o krawcowej. Do widzenia. Nie ma takiej opcji, żeby się nie udało. Oczywiście. Musimy wszystko zrobić, żeby był frak, no bo to jest główne założenie i tego. Jeśli się nie uda, to wyjdziesz w majteczkach, będzie pięknie. Albo w przykrótkawych spodniach. Muszkę założysz i wystarczy. I tak będą się patrzeć na Agnieszkę. Ja się wcale nie dziwię. Sebastian zazwyczaj ma takie spontaniczne jakieś decyzje i często właśnie na ostatnią chwilę coś organizuje. Chłopcy w pośpiechu szukają krawcowej, która podejmie się realizacji projektu Sebastiana. Nie mam mała problem teraz. Gdzie i co i jak i... Dosyć duży bym powiedział nawet. Żadna krawcowa nie chce się podjąć takiego zlecenia w tak krótkim czasie. Sam już nie. Ej, byliśmy na razie raz, dwa, trzy. I rozmawiałem z czwartą panią i jak dotychczas wszystkie mówią nie, bo mają zawalone terminy. Kiepsko. Gdy wszystko inne zawodzi, pozostaje tylko jedno rozwiązanie. Zaraz się okaże. Do mojej mamy. Dobra wiadomość. Mama zna kogoś, kto może pomóc. Grzesiek jedzie załatwić sprawę fraka. Tymczasem Sebastiana czeka trudne zadanie oddania sukni, którą wczoraj kupił i której nie da się przerobić. Wszystko zależy właśnie, czy dostanę kasę z powrotem. Jeżeli kasy nie dostanę, no to troszkę zrujnuje mój budżet. Nie wiem, czy na przykład nie zrezygnuję nam z fotografa. No też będę myślał nad oświetleniem sali. Sebastian wydał 3000 zł na suknię, a teraz desperacko potrzebuje tych pieniędzy z powrotem.
Chodzi o zwrot sukni ślubnej. Daj się jej przerobić. Ma nadzieję, że kierowniczka sklepu będzie dla niego wyrozumiała. Zdaje sobie sprawę, że popełnił błąd i może nie odzyskać pieniędzy. No, chodzi o sukienkę. W sklepie wyjaśnia, że suknię kupił z myślą, że będzie można ją przerobić. Ta sukienka się nie nadaje do tego, czego pan chciał, bo to musi być sukienka, która jest szyta w całości. Sytuacja nie wygląda najlepiej. Czy kierowniczka ustąpi? Ale my pieniądze panu zwrócimy. Dobrze, dziękuję. No, do widzenia. Sebastian miał dużo szczęścia, że odzyskał pieniądze. Jednak teraz wydaje wszystkie na krawcową, która rozumie jego wizję i uszyje suknię taneczną, o jaką mu chodzi. Jeżeli suknia nie wyjdzie tak, jak miała wyjść, to będzie po prostu totalna topa. To były ciężkie dwa dni. Fiasko związane z suknią i frakiem kosztowało Sebastiana dużo cennego czasu. Teraz musi się bardziej starać. Nie wiem, czy sobie poradzę z tym wszystkim do końca. No jest mi z tym bardzo trudno, ponieważ wszystko muszę organizować ja. W rozmowie z mamą Agnieszka zastanawia się, jak Sebastian sobie radzi. Ciekawa jestem, ile mój syn już zdołał załatwić, czego nie, czy się wyrobi. Ciekawa jestem, jak w ogóle on się z tym wszystkim czuje, z tymi stresami, jak on sobie z tym wszystkim radzi. Ty jesteś bardziej stresowa od niego. No właśnie, też się tego boję, że on aż za luźno te niektóre rzeczy weźmie i może być, a to będzie tak, a to tamto. Teraz, gdy Sebastian znowu kontroluje budżet, zamierza lepiej planować kolejne wydatki. Dzisiaj przemierza ponad 100 km do Wrocławia ze specjalnym zadaniem. No wiesz, jaki on jest. Tu zapomni coś, tu tego zapomni, tu coś źle zrobi. Bo buty też się boję. Wiesz, jak ja jestem akurat na punkcie butu. Szukam butów typowo tanecznych dla pani młodej na ślub i wesele. Agnieszka nie bardzo wierzy w swojego narzeczonego, ale on pamiętał, żeby jej kupić odpowiednie buty do tańca. Było wygodniej, jako tancerce mi nie może nic obcierać. Kiedyś Agnieszka miała właśnie z takim zapinaniem i coś ją denerwowało, więc wolałbym czegoś takiego nie używać. Tak naprawdę zapamiętał każdy najdrobniejszy szczegół. Agnieszka będzie mile zaskoczona. Okej, czyli decyzja podjęta. Zrobimy tutaj zamknięte i troszkę inny wzór i to będzie wszystko. Buty Agnieszki zostaną wykonane na specjalne zamówienie i Sebastian ma nadzieję, że będą pasowały jak pantofelki Kopciuszka. Do ślubu zostały już tylko 3 dni. Agnieszka ćwiczy w studio układ taneczny. Jeśli chodzi o nasz pierwszy taniec, jest to dla nas na pewno coś ważnego, dlatego że poznaliśmy się w tańcu, chcielibyśmy jakąś tą ideę tańca naszego przedstawić, więc zawsze sobie to wyobrażam, że będzie to na początku zwiewne, a potem będzie coś takiego wow dla gości, czego się nie spodziewali w ogóle. Hej! Towarzyszy jej Grzesiek, który ma dla niej zaskakującą wiadomość. Wasz układ też zmienił? Tak, no to musisz mi pokazać. A ja ci ja nie zrobię tego z tobą. Weźmy podnoszenia takie. Aha. No tak. Jak on mnie podniesie? No, szalał. Ale jeżeli pan młody chce zmian w układzie tanecznym, Agnieszka musi je najpierw przećwiczyć, bo do tanga trzeba dwojga. On się chciał najwięcej pokazać. No właśnie, ja tutaj nie mam co do pokazywania. Tą ręką o ramię. Nie wiem, co wie. No nie umiem, nie umiem. Nie, nie ma szans, nie skoczę. Nie pamiętam. No dawaj. Coś ty, nie. Ja tak nie zrobię, nie z kim on to ćwiczył. No i co? I patrz, jak wygląda mnie idiotka. Podnoszenie nie udaje się. Zdenerwowana Agnieszka przerywa próbę. Sebastian również coraz bardziej denerwuje się występem. No, cały czas mi teraz siedzi w głowie układ taneczny. Ja powtarzam cały czas układ, mam nadzieję, że Agnieszka robi to samo. Ale wygląda na to, że show może się nie odbyć. Boję się, że będzie tak wyglądało, że w końcu w ogóle nie wyjdę. W ogóle na parkiet. Mam duże, duże obawy przed tym, jak to wyjdzie. Tak, no jesteśmy jakoś tam profesjonalni, żeby jakby ci wymyślał coś takiego, co wie, że ja nie umiem zatańczyć, no to nie ma szans, żebym to zatańczyła, nie będę się idiotki robiła. Oprócz efektownego tańca we dwoje, nasz zdolny choreograf Sebastian ma jeszcze inne ciekawe pomysły. Wysyła Grześka do domu Agnieszki ze specjalnym zadaniem. Nie w
Kradniemy ci pieski. Jasne. No. Spacerek, nie? Idziemy na spacerek? Właśnie. Na spacerek? Powiedz, żeby był z Sebastianem, chociaż chwilę, to się zasikają ze szczęścia. Dzięki. O, pieski cieszą się na widok Sebastiana. Nie tylko Agnieszka za nim tęskni. No, psy są bardzo dużą częścią naszego życia. Chciałbym, żeby gdzieś tam się przewinęły na pewno w czasie całego wesela. I żeby psiaki właśnie miały te swoje 5 minut. Jesteśmy oryginalni i chcemy, żeby wszystko wyglądało oryginalnie. Co takiego zaplanował Sebastian dla piesków? Co byśmy chcieli zrobić? Ubrać je jako pan i panią młodą. Ta czarna. Dla niego możemy uszyć spodenki, biała muszka, ewentualnie taki fraczek tutaj z białymi mankiecikami, nie? Żeby tak było elegancko. A na młodziutki wymyślimy jakąś spódniczkę samą. No fajnie by było coś takiego. A ty tak. Jej. Pani młoda musi coś przeskudnąć. No w sumie no jest kluseczka. Niektórych może dziwić taki pomysł, ale Sebastian wie, jak ważne dla Agnieszki są ich pieski i ma nadzieję, że ona to doceni. Dzisiaj Agnieszka nareszcie przymierzy swoją suknię ślubną. Zresztą możeliśmy iść no, jako para taneczna. Ta sukienka była na tyle... On myślę, że wie, co jest dla mnie takie ważne, czym się ma sugerować. Żeby się przynajmniej dobrze bawić. Jako dla mnie, jako tancerki, byłej tancerki, tak czy owak, no jest to dla mnie bardzo ważne, żeby jednak się dobrze w sukience czuć. No nie wyobrażam sobie, że to była jakaś, nie wiadomo, długa, balowa na kole. Agnieszka idzie z mamą do salonu sukien, żeby zobaczyć, co Sebastian dla niej wybrał. Dzień dobry. Ja przyszłam odebrać sukienkę. Czy narzeczony pamiętał, co się jej podoba? No tak, kremowa. A co ten Sebastian? Jak do ślubu kremowa sukienka? Panie liczyły na zupełnie inną suknię. Ja nie wierzę po prostu, że Sebastian to wybrał. Nie wierzę. To na 100%, chyba że Grzesiu. Jak Grzesiu to wybrał, może Grzesiu mi się podobał. Sebastian mnie na tyle zna dobrze, że nie wiem, ufałam mu w tym akurat w zupełności. Mnie się absolutnie nie podoba. Nie wiem. Ja sobie wyobrażałam, że moja córka będzie miała piękną suknię. Śnieżno-biała do ślubu. Ale co, bierzemy, przymierzemy czy co? No, mam jakieś inne wieście. Nie. To jest dokładnie to, czego Agnieszka nie chciała. Suknia na kole i falbany. Nie da się tańczyć tak jak my, jako tancerze w takich kieckach. To chyba nie chce za mnie być, albo nie wiem, chce za jakąś inną panną modą. W rzeczywistości jednak Sebastian spłatał jej małego figla. Poczekaj. Mam coś dla ciebie. To, co teraz masz, to jest zrobione dla takich jaj, powiedzmy. Sebastian nie zrobił? A tak naprawdę... To jest twoja sukienka. Twoje marzenie. Świecąca, błyszcząca. No co, ale ty sobie tutaj nie wyobraziłaś. Nie wiem, nie zaprojektowała. Na szczęście obie panie darowały mu ten żart. Ale Sebastian powinien uważać, żeby nie narazić się za bardzo swojej przyszłej teściowej. Sebastian się lubi wykupić. Ma poczucie humoru i mnie to też odpowiada. Bo on potrafi nas rozweselić. Cudowne wrażenie. Cudowne. Ale zdobiona jest pięknie. O Boże. Ale on zawsze coś takiego chciał właśnie. Zawsze kiedyś mi mówił tak, żebym ja tak, jak podejdę do niego, żebym mógł mnie odkryć. Agnieszko, on tak się bardzo mocno kocha, że zrobił dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę. Pokażę ci teraz. Nie, no takiego pomysłu to ja bym nie miała. O, to jest właśnie mój Sebastian, oryginalny. Sukienki taneczne, no tak, no. Bardzo niespodziankę. O Boże, ja już widzę, że to są buty chyba taneczne. No pewno. Po firmie. Wyciągnij te swoje ziemki. Jezus, idealne. W drodze do ołtarza panna młoda będzie mogła zatańczyć w rytmie cza-cza-cza. Do ślubu zostało tylko 16 godzin. Na co dzień spokojny Sebastian zaczyna się właśnie denerwować.
uwagę co do tego, czy wszystko wyjdzie, czy wszystko będzie tak poukładane, jak ja tego będę chciała. Tak jak już mu wyjdzie, tak wiem, że ze względu na wszystko i tak będę go kochać. Kurczę, nie wiem co. No w własnym tańcu, bo tam... Bo to musi być, a... Wiem, że się na pewno stara. I wkłada w to dużo pracy i serca. Więc na pewno będzie dobrze. Wierzę w to. Jakkolwiek by nie było. Już za chwilę. Czy fantastyczne wesele przygotowane przez Sebastiana zachwyci jego narzeczoną? Tak. Nie stresuj się, dobrze. Nie. Aha. A pierwszy taniec będzie sukcesem czy tragedią? Przez ostatnie 2 tygodnie Sebastian przygotowywał dla Agnieszki ślub jej marzeń. Nieprzemyślane decyzje, wszystko na ostatnią chwilę i przesadnie ambitne plany sprawiły, że cały ślub stał pod znakiem zapytania. Dzisiaj jest wielki dzień. Czy wszystko pójdzie zgodnie z planem, czy raczej zakończy się porażką? Nadszedł ten wielki dzień. Na dobry początek Sebastian zorganizował dla Agnieszki makijażystkę i fryzjera. Czuję, że się zbliża ten czas. Ciekawe jest, jak on będzie wyglądał. Już pewnie znają Sebastiana, ale on też lubi błyszczeć, więc też się pewnie odszczeli. Tymczasem Sebastian jest kłębkiem nerwów. No, zaczyna mi stres zżerać. Cały czas teraz myślę o tym, czy wszystko jest dograne. Wygląda na to, że szyty na ostatnią chwilę garnitur taneczny pasuje na niego jak ulał. Pana młodego nachodzi refleksja, że po ślubie w jego życiu wiele się zmieni. W sumie mały szok trochę, bo całkiem życie inaczej teraz będzie mi się układało, będą inne priorytety. W sumie każdy człowiek dąży do tego, żeby stworzyć rodzinę, mieć dzieci. Wszystko zawsze idzie w tym kierunku. Czyżby nasz pan młody nareszcie wydoroślał? Ogólnie w ogóle czuję się jak księżniczka, bo tak wyglądam. Już powoli do mnie to dochodzi teraz, że to już zaraz. Wygląda na to, że Agnieszka i Sebastian to nie jedyna młoda para. Zuzia i Maniuś także szykują się na ten wielki dzień. O matko! O Jezu! Przecudne, no! Wszystko przygotowane. Sebastian denerwuje się już tylko jedną rzeczą. Wielkim finałem. Taniec mnie bardzo stresuje. Ponieważ to jest coś ważnego, głównie najważniejsza taka część wesela, taki show, ma to być coś fajnego. Ogólnie jestem poddenerwowany wszystkim, może tego tak bardzo nie widać, ale w głębi serca, w głębi tam w środku się cały gotuje. Agnieszka czuje się dziś jak księżniczka, więc idealnie się składa, bo kareta już czeka. Jezu, mamo! No patrz! O Boże! Ojej! Ła! O rany! Nie płacz! Po prostu jak w bajce i... Nie myślałam, że na tyle mnie zaskoczy, że uda mi się zrealizować w ogóle takie moje marzenia, w ogóle najskrytsze. Postaram się nie płacić. Nie wierzę, no. To już marzę tylko, żeby go uściskać, już tak za nim tęsknię. To już jest w końcu ta tak długo oczekiwana chwila. Tak długo czekam. I chociaż mi normalnie słabo jest. Biorę sobie ciebie, Sebastianie, za męża i ślubuję ci. Miłość, wierność i uczciwość małżeństwa.
oraz że cię nie opuszczę, aż do śmierci. Tak mi to pomóż, Panie Boże Wszechmogący, Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Agnieszka i Sebastian są bardzo szczęśliwi, że są już mężem i żoną. Niezwykle romantyczny Sebastian zachwycił swoją żonę parą białych gołąbków. Ciekawa jestem, co nas jeszcze czeka dzisiaj. To jest moja słodka tajemnica. Nie mogę, ale to jest właśnie to miejsce, które sobie wymarzyłam. Chciałem ci tak zrobić, żebyś miała je zapamiętane. Wybierając tak piękne miejsce na wesele, Sebastian przekroczył najśmielsze oczekiwania swojej wybranki. Przepięknie. Różowy mój ulubiony kolor i z bielą. Lepiej bym sobie tego nie mogła wyobrazić. Kocham cię. Agnieszka jest bardzo szczęśliwa, jednak Sebastian trochę się denerwuje. Za chwilę ich pierwszy taniec, a oni nie mieli jeszcze okazji, żeby go razem przećwiczyć. Gdzie też tańczył zesz? Tam radę, nie? O, tak naprawdę, gdy znasz dzień, ja chcę ten dzień spędzić z tobą. Cóż za zmiana ról. Jak zwykle to Agnieszka wszystkim się martwi. Tym razem jednak to ona uspokaja zdenerwowanego Sebastiana. Proszę cię. Tak. Nie stresuj się, dobrze? Bo już nie na ten. Tam. Do ciebie? To na sam koniec, na sam koniec. Nie. Aha. Zapiało. Dobra, przepraszam. Nie, zatańczymy. Oby jedna wspólna próba wystarczyła, żeby im się udało. To pokazaliśmy bez treningu, aż to mnie bardzo zaskoczyło. Wyszło po prostu rewelacyjnie. Rewelacja, po prostu to, że Sebastian się przebrał, dla mnie też było zaskoczeniem, super. To jak zerwał mi sukienkę, to już wszyscy w ogóle padli. Przez ostatnie 2 tygodnie 21-letni Sebastian bardzo wydoroślał. A co myślą o tym przyjaciele i rodzina? Ciężko, że ten ślub musiał tak zorganizować, no, to przyspieszone miał dojrzewanie. Takie coś przygotować w tak krótkim czasie, no to naprawdę trzeba mieć zaparcie w sobie. Ja osobiście go podziwiam. No tak, organizowanie takiego wesela, no to jest takie no, duże przedsięwzięcie, a tym bardziej w naszym wieku. Z roboty też Sebastiana i po części też mojej, no też jestem bardzo zadowolony, jestem z tego dumny. Przez te ostatnie 2 tygodnie myślę, że dojrzałem. Nauczyło mnie to trochę tego, żeby wszystko może robić troszkę wcześniej i wtedy można to lepiej dograć. Teraz w zupełności jestem w stanie powierzyć jakąkolwiek organizację, czy jakieś wycieczki, z czegokolwiek, bo widzę, że poradzi sobie w zupełności. To wszystko, o czym marzyłam.